Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Nie jest tak, że epoki zmieniają się z dnia na dzień. To znaczy, człowiek nie idzie spać w jednej i nie budzi się już w totalnie innej rzeczywistości. No, nie wygląda to w ten sposób. Natomiast, żeby było prościej, to historycy ustalili pewne daty wyznaczające koniec jednej epoki i początek zarazem kolejnej. I tak na przykład za koniec ery Wikingów uważa się Dzień Śmierci Haralda Hardrady, zwanego nie bez powodu srogim, chociaż równie dobrze moglibyśmy go nazwać budowniczym, bo założył Oslo. Po co? Z tego samego powodu, dla którego dwukrotnie obrobił pałac swoich szefów. Kim był ten koleżka, który swojego czasu był bardziej rozchwytywanym najemnikiem niż szakal w filmie Killerów Dwóch? Jak daleko się zapędził i co miał wspólnego z ucięciem jajec naszemu Mieszkowi drugiemu? Poznajcie ostatniego wikinga już teraz w historii bez cenzury. Zazwyczaj staramy się opowiadać czyjąś historię od samego początku, ale już tutaj Harald wycina nam potężny numer, ponieważ na kartach Wielkiej Historii debiutuje jako Piętnastolatek i to jeszcze wsadzę, czyli w takim utworze ku jego chwale, więc trzeba naprawdę z tym źródłem uważać, bo może tam być równie wiele prawdy, co w wiadomo jakim programie informacyjnym. Tak czy inaczej, Harald w źródłach debiutuje nam jako nastolatek w okolicach roku 1030 i jest to wejście bardzo mocne, bo oczywiście, że poznajemy go przy okazji bitwy. Co to była za bitwa? Po jednej stronie była ekipa przyrodniego brata, naszego dzisiejszego bohatera, Olafa II, który walczył o panowanie nad Norwegią, a naprzeciwko nich stanęli wściekli Skandynawowie, którzy nie mieli ochoty na chrystianizację. Jak przystało na Wikingów, to wszyscy byli wściekli, ogromni i naprawdę silni, i jeden celny cios takiego doświadczonego wojownika, i przy odrobinie pecha, taki piętnastolatek jak wtedy Harald mógłby zakończyć wizytę na tym ziemskim padole. I wiedział o tym doskonale również jego przyrodni brat Olaf II. Wiedział, że chłopaczyna nie ma pewnie nawet tyle siły, żeby machać mieczem przez dłużej niż 10 minut. To też kazał się młodemu nie wpierniczać, trzymać się z daleka, ale Harald nie posłuchał. Uwierzył w siebie, kazał przywiązać sobie miecz do ręki, ruszył w bój i co? No, co tu owijać w bawełnę? Bojowy debiut przyszłego bohatera nie należał do zbyt imponujących, bo zgodnie z wszelkimi przewidywaniami Harald dostał szybki cios od jednego z przeciwników. I gdyby nie towarzysz broni, który ściągnął go z pola bitwy, to nasz dzisiejszy bohater pewnie skończyłby jak jego przyrodni brat Olaf II, który owszem zginął tego dnia, ale. Później na pocieszenie zrobiono go świętym, mimo że w CV miał takie wybryki jak na przykład porwanie i morderstwo arcybiskupa Canterbury. No ale takie to czasy były specyficzne. Tymczasem Harald kurował się u obcych ludzi w leśnej haczce, a jak cudem doszedł do siebie, to zebrał wokół swojej osoby dawnych stronników Olafa II i ruszył w miejsce, gdzie raczej nikt z własnej woli się nie wybiera, chyba że umie się dobrze bić. Oczywiście, że na Ruś. Na tejże rusi wtedy, tak jak u nas dziś, rządził Jarosław. Tylko tamten był mądry. Jarosław mądry, taki miał przydomek. Swoją drogą to właśnie jemu, chrobry, miał zgwałcić siostrę. W każdym razie Jarek planował wtedy zbrojną wyprawę na nasze ziemi, i bardzo mu było na rękę, że akurat pojawili się Wikingowie szukający roboty, a na ich czele stał koleżka z książęcym rodowodem. I to właśnie z uwagi na pochodzenie Haralda uczynił go Jarosław przywódcą swoich skandynawskich najemników. Ale bardzo szybko okazało się, że chłopaczyna potrafi nie tylko świetnie dowodzić. Być może faktycznie ten jego nieudany bojowy debiut był przypadkiem. Bo ziomek się naprawdę dobrze tułkuł. Dzięki bardzo małej tolerancji na argumenty typu poddaje się albo litości. Wikingowie nie tylko nieźle dorobili się na tej wyprawie, ale też pomogli Jarkowi odbić grody czerwieńskie, a w pewnym stopniu skutkiem ubocznym tej wyprawy było ucięcie jaj naszemu mieszkowi drugiemu, ale Harald się tym najprawdopodobniej w ogóle nie przejmował. Momentalnie zrobił się strasznie sławny i gdyby tylko był leniuchem, to mógłby do końca życia jechać na opinii na jakiejś ciepłej posadce u Jarka Mądrego, ale nie, on chciał czegoś więcej. To też ruszył do Miklagardu. Zaraz gdzie? Tak wikingowie nazywali wtedy Konstantynopol. Czy Harald był tam pierwszym wikingiem w dziejach? Absolutnie nie. Kiedy dotarł na miejsce ze swoim oddziałem liczącym mniej więcej 500 chłopa, to już od dawna wikingowie byli bardzo cenieni przez lokalnych cesarzy. Od X wieku istniała nawet specjalna nordycka formacja, gwardia Wareska. To był taki. Grom złożony z wikingów, który gromił każdego, z kim akurat cesarz miał problem. I jako wiking w Konstantynopolu nie dało się zajść wyżej, niż właśnie zostać szefem tego skandynawskiego gromu. Zgadnijcie, kim został Harald? Oczywiście dowódcą nie został od razu. Harald musiał przekonać do siebie zarówno cesarza, jak i wikingów, których już zastał na miejscu. Wszystkim postanowił dać to, na czym im najbardziej zależało cesarzowi spokój, a Najemnikom bogactwa. Już na początku, kiedy wysłano jego ekipę do walk z piratami w okolicach Wysp Greckich, postanowił wszystkim pokazać, że nie boi się ostrej walki, brutalności i ryzyka. A co za tym idzie, jak wszystko się dobrze potoczy? Gigantycznych łupów. Między najemnikami szybko rozeszła się informacja, że ten Harald się nie pierdzieli w tańcu, a jego ludzie wracają obładowani bogactwami. Efekt tego był taki, że coraz więcej najemników chciało być w jego ekipie, skoro to takie opłacalne. Aż w końcu wszyscy domagali się dowództwa Hardrady, więc naturalnie uczyniono Haralda szefem skandynawskiego gromu. Ale nie każdy go lubił. W ogóle nie wszyscy lubili Wikingów w Konstantynopolu. Z tego prostego powodu, że coraz bardziej kozaczących i naprawdę bogatych najemników nie lubili tacy zwykli żołnierze regularnej służby, nazwijmy to. A samego Hardrady wręcz nienawidził jego bizantyjski odpowiednik, dowódca imieniem Gryger. Chłopaki lubili się mniej więcej jak od pewnego momentu Lewandowski z Kucharskim. I w zasadzie nie ma się co dziwić, chociaż okej, okay, pozornie może brzmi to jak głupota, że ci dwaj praktycznie rzucali się sobie do gardeł o takie rzeczy, jak to czyja ekipa pierwsza dopłynie na miejsce albo rozpocznie bitwę. Przecież grali w tej samej drużynie, byli po tej samej stronie, prawda? Niby tak. Ale jednak nie do końca. Ponieważ była taka niepisana tradycja, że jak jakaś ekipa dotrze pierwsza na miejsce, pierwsza rozpocznie walkę i udaje się ją wygrać, to zgarnia dla siebie całe łupy. A dla takiego zwykłego żołnierza nie miało większego znaczenia, jaki cel polityczny będzie miała jakaś bitwa. Liczył się właśnie hajs, liczyły się bogactwa. Więc to była kwestia prestiżu. Większy szacun miał dowódca, który potrafił zadbać o łupy dla swoich ludzi. Już teraz tak nie dziwi ten konflikt, nie? Harald, przynajmniej według nordyckich sag, nie był jednak takim prostakiem i osiłkiem na polu bitwy. Wiecie, takim hamem, co to tylko używał siły fizycznej. Ponoć był całkiem kreatywny, na przykład podczas walk na Sycylii miał kazać swoim ludziom łapać ptaki gniazdujące w obleganej przez nich twierdzy. Po co? Żeby przywiązywać im do łapek takie płonące tasiemki, to znaczy do łapek ptakom, a nie swoim ludziom. W każdym razie z tymi płonącymi tasiemkami ptaszyny miały wracać do gniazd i wzniecać pożary. Innym razem wikingowie mieli zrobić podkop, ale najbardziej popisowym numerem hardrady miało być upozorowanie własnej śmierci. W jednym z obleganych przez wikingów miast w pewnym momencie pojawili się skandynawscy wysłannicy i stwierdzili, że kurde głupia sprawa, ale umarł im dowódca, chłop brutalny, ale naprawdę pobożny. W związku z tym proszą, żeby go po katolicku pochować w mieście. Władarzom trochę głupio było odmówić, tym bardziej, że lokalni duchowni też naciskali, żeby wyrazić zgodę, bo liczyli na ofiary. Ofiar się faktycznie doczekali, ale nie uprzedzajmy wypadków. Generalnie dogadano się, kondukt ruszył, i kiedy tylko trumna zaczęła mijać bramę, to z pustej, a jakże trumny, zrobiono taką zaporę, żeby brama nie mogła opaść, a żeby uzbrojeni po zęby wikingowie mogli wbiec do miasta pod dowództwem jak najbardziej żywego hardrady. O ile sagom nie należy w pełni ufać, tak bizantyjskie statystyki już raczej nie kłamią, a te są niesamowite. Gdyby Hardrada miał takie cyferki jako piłkarz, to złote piłki zgarniałby całymi zgrzewkami, bo wygrał wszystkie swoje bitwy podczas kampanii na Sycylii, w Afryce i w Azji Mniejszej. Brutalnie, jak nie wiem co, stłumił powstanie Bułgarów i zdobył 80 warownych zamków i miast. Można by w związku z tym pomyśleć, że był niesamowicie oddany cesarzom, na których służbie walczył, prawda? Niby tak, ale czemu w takim razie obrabiał im pałace? Bo to nie miało nic wspólnego z nieposłuszeństwem. Zwyczajnie była taka dziwna w sumie tradycja w Bizancjum, że jak cesarz umrze, to najważniejsi wojskowi z najbliższych półoddziałów mogą się przejść po komnatach i zabrać tyle bogactw, ile tylko zdołają unieść. A że Hardrada był jednym z najważniejszych wojskowych zarówno w momencie odwalania kity przez Michała IV, jak i Michała, tutaj nie będzie niespodzianki, V, no to dorobił się dwa razy. Natomiast z trzecim cesarzem w jego karierze troszeczkę się sytuacja pokomplikowała. W pewnym momencie współpraca przestała się układać, bo cesarz Konstanty IX, według Sagi, był dla Hardrady jak Krzysztof Krawczyk. Dał mu pieniądze, dał w wojsku spokój, dał zaufanie, pod bronią chłopów, lecz żony nie dał. Żonę Harald wziął se sam. Tak jest, Harald miał się wdać w romans z cesarzową, co się władcy nie do końca spodobało z oczywistych względów, ale pamiętajcie, że to saga. Zresztą ta sama, według której Hardrada opuszczając Konstantynopol przeskoczył statkiem nad wielkim łańcuchem stanowiącym blokadę. Także jakby spokojnie z tą interpretacją sag. Tym bardziej, że powód był zupełnie inny. Po prostu w pewnym momencie Harald zdał sobie sprawę, że ma naprawdę duże szanse na przejęcie rządów w Norwegii, gdzie na i od pewnego czasu siedział jego bratanek Magnus Dobry. To też ruszył w stronę domu, ale nie spieszył się jakoś potwornie, bo całą zimę przesiedział jeszcze u swojego dobrego ziomka Jarka Mądrego i bawili się pewnie znakomicie, bo ohajtał się z jego córką. W końcu Harald ruszył w stronę domu, a po drodze zgarniał kolejnych i kolejnych sojuszników. Jego ekipa rosła i w sumie nie ma się co dziwić. Każdy chciał się bujać ze znanym hardradą, który nie dość że sieje postrach, to jeszcze daje zarobić. Ale Harald, jak już wiecie, nie był tępym osiłkiem. Doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że te jego znakomite statystyki z poprzednich starć nijak się mają do tego, co może go spotkać, jak przyjdzie mu zawalczyć z prawdziwymi Wikingami, takimi jak on. Bo to zupełnie co innego niż pranie jakichś wychudzonych Sycylijczyków. Szok mógł być równie duży jak przy trafieniu z Ligi Belgijskiej do Ligi Mistrzów. Błyskawicznie mógł zostać sprowadzony do parteru, ale miał szczęście. Bo siedzący na norweskim tronie, Magnus Dobry też bał się konfrontacji i zaproponował coś, czego byśmy się raczej po Wikingu nie spodziewali, mianowicie ugodę. W zamian za uniknięcie wojny chłopaki podzielą między siebie skarbiec i państwo. I faktycznie miało to tak wyglądać, że będą rządzić we dwóch. Harald się zgodził i faktycznie wojny udało się uniknąć. Niemniej jednak wszyscy zdawali sobie sprawę, że ten stan rzeczy raczej nie utrzyma się zbyt długo. No i tak faktycznie było chłopaki szybko zaczęli rywalizować o to, kogo poddani mają uważać za tego, wiecie, ważniejszego władcę. Harald bardzo się starał, nie szczędził na prezenty, albo jak kto woli, łapówki, ale mimo wszystko ludzie cały czas uważali Magnusa za tego lepszego, tego ważniejszego i podejrzewam, że hardrady raczej nie obchodziłyby jakieś pierdoły w stylu zajmowanie miejsca przy stole na ucztach, bo Magnus zajmował bezdyskusyjnie miejsce najważniejsze, ale absolutnym strzałem w Pysk dla naszego bohatera było skompromitowanie go w obecności wojska. I to jeszcze w sytuacji, w której on z reguły triumfował w Bizancjum. Tak jest, poszło o to, czyja ekipa dotarła na miejsce jako pierwsza podczas wspólnej wyprawy. Oczywiście była to ekipa Haralda, ale Magnus też był taki koks, że proszę siadać. Kiedy Magnus zobaczył, że statki Haralda są poparkowane jak januszowe pasaty pod marketem i to nie przypadkiem, tylko właśnie po to, żeby jego ludziom uniemożliwić zajęcie dobrych pozycji, to kazał swoim szykować się do bitwy i poinformować o tym Haralda. No, Hardrada się trochę wystraszył takiego obrotu spraw i postanowił to obrócić w żart, że <grych> Magnus to takie jaja tylko były. Taki żart. Natomiast Magnus stwierdził, że żarty ten sobie będzie robił na jego stypie, jak natychmiast nie przeparkuje tych cholernych statków. Harald został ustawiony w szeregu, jak należy, ale pewnie już wtedy w jego głowie pojawił się jakiś śmiały plan krwawej zemsty. Nie musiał jednak tego robić, bo po pewnym czasie Magnus do Walhali sam się odmeldował. Harald został na stołku sam i szybko zorientował się, że zarządzanie krajem jest jednak zdecydowanie trudniejsze niż oddziałem najemników. Był wojownikiem, to też postawił na agresywną politykę. Jak ktoś mu się buntował, to olewał jakąś tam opcję dialogu. Po prostu wbijał typowi ze zbrojną wizytą i nie tylko pokazywał kto rządzi, ale też odbierał wszystko, co tylko mógł takiemu przedstawicielowi opozycji. Skarbiec starał się też zapełniać łupami zdobytymi poza Norwegią i właśnie po to powstało Oslo. Tak jest, dzisiejsza stolica Norwegii powstała w 1048 roku w tym, a nie innym miejscu, wyłącznie z tego względu, że fajnie się stamtąd robiło wypady na Danię. A czemu akurat tam? Bo, bez wdawania się w szczegóły, Harald miał pewne prawa do tamtejszego tronu, to też postanowił Danię podbić i w ten sposób rozpoczął długą i naprawdę drogą potyczkę z Danią, na której nikt nic nie zyskał. A czy zrobił coś fajnego? Jasne! Na przykład jak na Islandii, z której pochodziło wielu jego ziomków wybuchu głód, to Harald wysłał tam pomoc humanitarną. Absolutnie nie żartuję. Wysłał tam statki z jedzeniem. Poza tym mocno wspierał też chrystianizację, ale nadal najbliższe jego sercu było wojowanie. A że wojowanie z Danią okazało się dużo droższe niż to sobie wcześniej przekalkulował, to musiał znaleźć jakieś nowe ziemie albo do podbicia, albo do złupienia. Tak się szczęśliwie złożyło, że w 1066 roku na wieczną herbatkę udał się król Anglii Edward Wyznawca. Co to kogo obchodzi? Ano to dość ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, Harald uważał, że ma pewne prawa do angielskiego tronu na podstawie tak skomplikowanych kwestii polityczno-rodzinnych, że nawet nie będę zaczynał się w to zagłębiać. A po drugie, wyszedł z założenia, że nawet jeżeli nie uda mu się wydrzeć angielskiego tronu nowemu władcy. Haroldowi drugiemu. No to przynajmniej trochę sobie połupi, zanim angielski władca przybędzie z odsieczą. Zawsze coś tam podreperuje tą dziurę w budżecie. To też na czele tysięcy Wikingów załadowanych na 300 statków ruszył dorobić się na wyspy. Nie on pierwszy i nie ostatni. Wikingowie zaczęli z grubej rury, bo mieszkańcy Scarborough ze łzami w oczach się poddali, jak wikingowie podpalili im miasto. Podobno spychając ze zbocza podpalone pale, ale to był tylko początek. Później wikingowie ruszyli w stronę Yorku, wtedy drugiego co do wielkości miasta w Anglii, a na trasie sprali jeszcze wojska dowodzone przez szwagrów króla i to sprali tak sakramentsko, że jak mieszkańcy Yorku dowiedzieli się o wyniku starcia, to bez gadania się pod oddali. Otworzyli bramy, dali jeńców, jedzenie. Zaraz, brzmi dziwnie? Nie, nie dla mnie przynajmniej. No właśnie, bo Harald olał jedną z najważniejszych historycznych prawd. Nie ufaj Anglikom. Ale okej, okay, to był rok 1066. Może jeszcze to nie była wiedza aż tak powszechna. Ale zastanawia druga kwestia. Czemu król Anglii Harold II nie ruszył z wojskową odsieczą jak się tylko dowiedział, że Wikingowie mu w kraju wylądowali, bo się trochę bał. Bał się odsłonić od południa, żeby nie zaatakował go wtedy książę Normandii Wilhelm znany w historii bardziej jako Wilhelm Zdobywca. W końcu jednak Harold II musiał zaryzykować i ruszył z odsieczą, a kto miał o tym wiedzieć w Jorku? Ten wiedział, ale nie powiedziano Wikingom, co się święci. Tymczasem Harald, podjarany łatwymi zwycięstwami, ruszył dalej, a pod Stamford Bridge zachował się już totalnie beztrosko, bo rozbił obóz po dwóch stronach rzeki, nie wystawił straży, a większość jego ludzi zostawiła sobie kolczugi na okrętach. Poza tym to już nie było 9 tysięcy chłopa, z którymi przybył, a jakieś 5 tysięcy, no bo część musiała zostać pilnować zdobytych ziem, a część po prostu zginęła. No i właśnie te 5 tysięcy wikingów w pewnym momencie Zobaczyło także dwa razy liczniejsze wojsko pędzące w ich kierunku. Jeden z angielskich stronników, Haralda, powiedział, że. Nie, to się nie ma, czym, nie ma czym martwić. To są chyba jego krewni, którzy przybyli pomóc Wikingom. Miał rację tylko w połowie, bo faktycznie byli to Anglicy, ale nie planowali w niczym pomagać. Był 25 września 1066 roku. Zaskoczenie było. Totalne. Anglicy zaczęli, nie da się tego inaczej określić, totalną rzeź Wikingów. Najpierw grad strzał, a później walka wręcz z kolesiami, w większości bez kolczuk, co nie znaczy, że ludzie Haralda się nie bronili. Sagi wspominają zwłaszcza o jednym gościu, który stojąc na moście nie pozwalał Anglikom przejść i tym samym dawał swoim kolegom po drugiej stronie czas na ogarnięcie się w obronie. No był niesamowity podobno, odpierał ataki mieczami, toporami, był nie do przejścia jak kiedyś pazdan. Aż w końcu ktoś wpadł na pomysł, żeby wejść pod most i zabił typa ciosem od dołu. Anglicy ruszyli dalej. Harald raczej szybko zdał sobie sprawę, że to nie jest jedna z tych sytuacji, w których jest miejsce na kompromis. Nie po to władca Anglii odsłaniał się od południa i dymał z wojskiem przez pół kraju, żeby teraz iść z Wikingami na układ. Nie, nie, nie było tam miejsca na litość i, wiedząc to, ustawił swoich ludzi w szyku bojowym i zaczął się bronić. Harald, jak wiecie, w bezpośrednim starciu był potwornie niebezpieczny, ale Anglicy już od dawna są znakomici z dystansu, na co jest wiele przykładów, chociażby David Beckham, czy właśnie jeden z łuczników pod Stamford Bridge, który znakomicie przycelował hardradę w samiuśką tchawicę. Dalsza walka norweskich wikingów po śmierci ich króla nie trwała długo. Zgodnie z przewidywaniami, Anglicy roznieśli ich w pył do tego stopnia, że z 300 statków, które wypłynęły, do domu powróciły 24, a na pokładzie jednego z nich było ciało Haralda Hardrady, ostatniego wikinga. Czemu ostatniego? Bo żaden wiking po nim nie zorganizował już wyprawy z... Takim rozmachem. Chrystianizacja też coraz mocniej robiła swoje i nie minęło znowu tak wiele czasu, jak wikingowie zostali już tylko strasznym wspomnieniem, ale trzeba przyznać, że skończyli z przytupem. Bohardrada był typowym wikingiem. Sprytnym, silnym, bezwzględnym, lubiący bogactwa, ale i dobrą zabawę, a w jego lodowatym sercu było też kilka cieplejszych miejsc. Kiedy trzeba było dogadać się z Magnusem, żeby uniknąć wojny, to poszedł na taki układ. Albo jak na Islandii zapanował głód, to wysłał tam pomoc humanitarną. A że w pewnym momencie olał przeciwnika i na kozaka rozbił sobie obóz bez straży, no to faktycznie z jednej strony nieodpowiedzialne, a z drugiej tak ujmująco hardkorowe i świadczące o poczuciu własnej wartości, że kto miałby coś takiego zrobić, jak nie właśnie wiking. A jeśli uważasz, że lepiej byś sobie poradził, czy też poradziła, niż Harald Hardrada, no to się teraz możesz przekonać. Bo 10 listopada wyszedł nowy Assassin's Creed, a konkretnie Assassin's Creed Valhalla, gdzie wcielicie się w rolę, a jakże, wikinga. Co więcej, lwia część tej gry toczy się właśnie w Anglii, ale świat jest tam bardzo otwarty, więc będziecie mogli również podróżować po wybrzeżach Norwegii i nie tylko. Sprawdzicie się naturalnie w ostrej walce, ale też w zarządzaniu osadą, a że nie samą pracą wiking żył, to będziecie też mogli udać się na ryby albo spić się na imprezie. Oczywiście, w grze, jakby co. Tylko pamiętajcie, że każdy wybór, tak samo jak w życiu Haralda Hardrady, będzie miał znaczenie. Każdy sojusz polityczny, a nawet szczegóły rozmowy odbiją się echem w Sadze o Waszym bohaterze, którego losami możecie sterować nie tylko na Xbox One, ale też na Xbox Series X i S, które, żeby było jeszcze piękniej, ukazały się właśnie w dniu premiery Nowego Asasena, czyli 10 listopada. Polecamy Wam ową grę serdecznie i bezdyskusyjnie, a my widzimy się niedługo.